Pierwszy tydzień ferii za nami. Chociaż tegoroczna zima nie jest zbyt obfita w opady śniegu, gmina Kolbudy wie, jak zapewnić najmłodszym szereg atrakcji. W całej gminie odbywają się przeróżne zajęcia sportowe, plastyczne czy matematyczno-fizyczne. Dzieci i młodzież to jest to, co gmina tutaj, no takie to oczko w głowie nasze, żeby te dzieci miały też zajęcia inne niż te, które na co dzień mają, czyli zajęcia z telefonem czy z tabletem, czy też komputerem. No chcemy odciągnąć te nasze dzieci, nasze pociechy, żeby miały więcej ruchów, stąd te właśnie półkolonie czy inne zajęcia, bardziej takie, no, gdzie mogą troszeczkę się wyszumieć, trochę pobiegać, poruszać. Zainteresowanie szczególnie tutaj feriami miasta było bardzo duże. Mieliśmy ponad 450 zgłoszeń, no niestety liczba mniej jest ograniczona do 200, więc mamy 200 dzieci na półkoloniach z ferie na stoku, ale mamy też 60 dzieci właśnie w ferie z rakietą i też jest no, tutaj niezliczona ilość dzieci właśnie, które są też w ZKPiG, w szkole, na zajęciach sportowych, na tych zajęciach właśnie plastycznych, w świetlicach, czy też w Pręgowie, także myślę, że około 400 dzieci łącznie spędza tutaj ferie razem z gminą. Dziś odwiedziliśmy Przywidz, gdzie odbywa się turnus Ferie na Stoku, organizowany przez gminę Kolbudy. Niesprzyjająca szaleństwu na stokach pogoda wcale nie zniechęciła uczestników do wspaniałej zabawy. Dopóki śnieg był, jeździliśmy na stoku, spędziliśmy dwa owocne dni nauki jazdy na nartach i na snowboardzie na stoku w Przywidzu i na stoku w Szymbarku. Natomiast resztę dni spędziliśmy na wycieczkach krajoznawczych, tutaj byliśmy w Gdańsku, byliśmy w kinie, byliśmy na lodowisku, także wszystkie sporty zimowe nie są nam straszne. Dzisiaj organizowaliśmy zajęcia tutaj na ośrodku, były to podchody, gry leśne, a także nauczyliśmy się strzelać z broni. Poza licznymi grami terenowymi podczas ferii na stoku uczestnicy mieli okazję wysłuchać opowieści prawdziwego wilka morskiego o jego niezliczonych przygodach. Dla dzieci mieliśmy dwa takie dłuższe spotkania. Jedna to była historia o kim? Genovefa? Głuptak! Genovefa Głuptak to był ptaszek, któremu ratowałem życie pośrodku południowego Atlantyku. Wylądował z nóżką, na której były zaczepione plastiki, tak? Nóżka już nie pracowała, ptaszek był bardzo chory, ale po 3 tygodniach pracy z nim, po codziennych masażach, po podaniu mu tabletek, ptaszek co zrobił? Odleciał. Odleciał, tak? Nabrał sił, pożegnał się ze mną, tak? Widzieliście zdjęcia, jak się żegnał ptaszek ze mną? I ptaszek odleciał. Miejmy nadzieję, że drugi tydzień ferii będzie równie udany i trochę bardziej biały. Uczestnikom ferii na stoku życzymy wspaniałej zabawy i wielu niesamowitych przygód. Dobre były ferie? Polecamy również zobaczyć Hej Kolęda w Kolbudach oraz Wielkie Damy Polskiej Piosenki w Kolbudach. Polub nas na Facebooku, oglądaj na www.północna.tv i nie zapomnij subskrybować kanału.